Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Anną Brzezińską, laureatką Nagrody imienia Janusza Zajdla, znaną czytelnikom z wielu książek o tematyce fantazy, m.in. sagi o zbóju Twardogęsku czy Wielkiej Wojny napisanej z mężem Grzegorzem Wiśniewskim. Z wykształcenia jestem historyczką średniowiecza, a postanowiłam nią zostać, myślę, w wieku jakimś 13 lat, może nawet wcześniej. Więc od tego czasu historia w mojej wyobraźni splata się z literaturą, z fantastyką. Oprócz osiągnięć literackich, autorka posiada doktorat z historii, jest mediewistką. Jej najnowsza książka Córki Wawelu, w której przedstawia Polskę Jagiellonów oczami kobiet, to dzieło o historii kreowanej przez mężczyzn, gdzie jednak najważniejszą rolę odgrywają kobiety. Chciałabym im opowiedzieć o wspaniałej epoce jagiellońskiej, o czasach, kiedy rezydencja wawelska przeżywała swój okres największej świetności, kiedy mieliśmy szczęśliwą rodzinę królewską i kiedy Polska była stosunkowo potężnym krajem. W książce największą rolę odgrywają najmłodsze córki królowej Bony Sforcy i króla Zygmunta Starego, czyli trzy królewny, królewna Zofia, królewna Anna Jagiellonka, którą my zwykle pamiętamy jako już taką postarzałą pannę poślubiającą ostatecznie Stefana Batorego, i najmłodsza z nich Katarzyna, która miała niezwykle burzliwe życie, ponieważ wydano ją za mąż za protestanckiego księcia Finlandii, z którym dzieliła więzienie, a potem została królową Szwecji i matką przyszłego króla Polski i Litwy Zygmunta III Wazy. Spotkanie poprowadziła Magdalena Pioruńska, politolog, anglistka, autorka książki Twierdza Kimmerydu. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia po nowym roku.